Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony, bo to jest kolejny Dynage, moi drodzy. A my, Jezu! A my, słuchajcie, lecimy sobie z kolejną misją. Fuck! Fuck me! Lecimy sobie z misją kolejną. Sprawdzić, co z tym samolotem się wydarzyło, tylko czy ja dobrze jadę? Tak, chyba dobrze jadę. Tą drugą? Nie wiem, ała! To chyba z drugą stronę. Chociaż niekoniecznie. Dobra, tutaj, obok tego, tutaj jakoś tak bokiem. Jezu! Zaraz, to tam było ten. Był safe house, trzeba go czyścić. Gdzie wziął safe house? O właśnie, tu gdzieś jest safe. Aha, safe house jest po drugiej stronie tor. Okej. Nie ma problemu. Pojedźmy na skróty. Jest tu drzewo! Chryste! Jezu! Drzewo, nie! Nie! Chryste, panie! Ła! Ła! Czekajcie, wyłączę to. Ała, to bolało. Czy ktoś mnie słyszy? Jest tam kto? Pomocy! Jesteśmy uwięzieni! Do góry od rzeki! Tak, nad rzeką, wiem. Uiii! Opa! Utknąłem tu! Mam za sobą dwójkę dzieci! Czy ktoś mnie słyszy? Pomocy! Proszę! Sprosz mi z tej katastrofy. Tolga? Naprawdę on! Crane, pamiętasz mnie? Jestem Fatih! A ja Tolga! Fuck. Jesteśmy na Ambonie! Widzisz nas? Dobra, zginął. Dobra, nie ma tego. No chodź się widać, no. O, tu jesteś. Siema! Łącz. No chodź! Dobra, ciebie już nie ma. No, jakie to jest agresywne! Panie, ty okres masz? Ty straciłeś głowę. Ty chyba też już zaraz będziesz niekoniecznie zainteresowana współpracą. Zginiesz? Czy mam zaproszenie po ciebie wysłać? Żebyś zginął w końcu. No. Jeszcze żyje? No nie wierzę po prostu. W końcu chyba udało się porąbać. On jeszcze żyje! Jebany. W końcu! Jezus Maria. Panie. Czy to było szalone? Dobra, uleczmy się. Czy ja coś tutaj ciekawego znajdę? W tym samolocie? Nie, dobra. No to wsiadajmy do samochodu. Tylko sobie naprawimy moje urządzenie. Dobra. Aha, myślałem, że da mi się tylko wyskoczyć. Dobra, i... Poszli, szybcy wściekły. Dobrze, mąż. See you later, bitches. Dobra. Gdzie mąż, ciebie już nie ma? A, tu jesteś. Kurwa. O kurwa. Siema.
Ja bym chciał na jakiś bardziej otwarty teren wyjść. Dobra, tego nie ma. Dobra. Tych jeszcze w razie czego też trzeba ukatrupić. Oni powinni się zapalić z radości. No, no. Kurwa, jak to wszystko odporne się zrobiło. Nie wierzę po prostu. Dobra, tego nie ma. Dobra, oni się wykrwawią, znaczy wypalą. Powinno być ok. Co tutaj Tall Guy Carlton? A widzisz? Mówiłem, że to Crane. Jesteś pewien? Dziwnie wygląda. Zawsze wyglądał dziwnie. Crane, udało się nam. Polecieliśmy. Ale nie dzięki plecakowi. Znaleźliśmy zamiast tego samolot. W prawie dobrym stanie. Musiałem go tylko odrobinę poprawić. Ale pękła uszczelka. Cały olej wyciekł, silnik się zatarł. I musieliśmy skakać, ale pan Dahl, nasz szef... Poleciał dalej na zachód. Crane, musisz go znaleźć. Czyli nagle zaczęliście się troszczyć o kogoś innego? Ochranisz nas, Crane. Poza tym Dahl to miliarder. Będziemy obrzydliwie bogaci. No dobra, ale jak niby mam go znaleźć? No. To proste. Pan Dahl ma w plecaku nadajnik. Takie nasze... ubezpieczenie. Na wypadek, gdyby chciał nas wydymać. Nikomu nie można ufać. Masz tu lokalizator. Im bliżej będziesz nadajnika, tym częściej będzie pikał. A jak już wrócisz, przerobimy lokalizator tak, żebyś mógł też szukać innych rzeczy. Tolga, objaśnij. Można tym cackiem zlokalizować wszystko, co ma w sobie chip. A obecnie wiele rzeczy ma, na przykład sprzęt wojskowy. Ale najpierw Dahl. No dobra. No dobra, weź lokalizator. Wierzymy w ciebie! Takim jak on trzeba mówić takie rzeczy, sam rozumiesz. Okej. Okay. Szukaj wulkana. Dobra, czy ja coś mogę tutaj sobie zrobić ciekawego? Przywołaj swój pojazd. Nie, a to jest bezpieczne. Ale... Kolejne zadanie. Wybór zadania. Okej, okay, co to... Podejmij się zadania specjalnego. No spoko, dobra, szukajmy tego Dahla. Nie to chcę, chcę wsiąść do samochodu. No, spadamy sobie. Kuźwa, no i musiałem przyrąbać, nie? O, jak to wygląda? Czy mam to w ekwipunku jakoś? Wrzucony, czy jak to wygląda? Nie, on po prostu jakby tak... sam siebie jest, tak? Okej. Ciekawe na jakiej zasadzie to będzie w ogóle działać. Ale zobaczymy. Dobra, progresujmy. Słuchajcie, progresujmy. Gdzie ja muszę jechać? Gdzie... O Jezu, Panie! Mnie dojebało. Wow, 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 wow. Kurwa, no oczywiście, bo... Nie mogło być inaczej, nie? Gdybym nie przypieprzył coś... Przecież to byłoby... Crane, znalazłeś wrak? Naprawdę się rozbił? Tak, i tak, ale nie był z zewnątrz. Tylko kilku pechowców próbujących uciec z karami. Ktokolwiek ocalał? Są niebezpieczni? Dwóch przeżyło, ale nie są. To tylko para szalonych naukowców o samobójczych pomysłach. Najbardziej zagrażają samym sobie. Naukowcy mówisz? Matka chciałaby, żebyś miał na nich oko. Na wszelki wypadek. Dobra, nie ma problemu. Było jakieś szalone drifty. Panie. Jak poleciał! Okej, dobra. Tu w ogóle. Barierki, nie! Jebać barierki! Jak
ja tutaj szalone rzeczy wyprawiam. Panie, to jest po prostu... Gro, nie drop mi. Bo się ci pogniewamy. Bo się pogniewamy dzisiaj, pokłócimy się. No właśnie, o to mnie chodzi. Dobra, nie ma ciebie, dziwko. Chłopaki, znalazłem nadajnik Dala. Widzisz, Tolga? Mówiłem, że go znajdzie. Wyskakuj z kasy. Chwila, Crane. Czy Dal żyje? Trudno powiedzieć. A, nie żyje. Przegrałeś, buddy. Nie wiem, co z nim. Znalazłem tylko plecak. Właściciela nie widać. Macie jakieś sugestie? Jesteśmy geniuszami. Oczywiście, że mamy. Przygotowaliśmy się. Nie, żebyśmy mu nie ufali. Ale ukryliśmy mu drugi nadajnik w bucie. Przestaw lokalizator na kanał drugi i szukaj dalej. Owocnych łowów! Nie no, świetnie. Świetnie. Nie wiem, gdzie jadę. O! Pewnie w drugą stronę chyba. Dobra, może tutaj. No, no. Muszę zlokalizowany chyba z tego, co ja tu widzę. Nie. No, ja wjechałem już poza strefę. Dobra, w drugą stronę. Teraz gdzie on jest? Co? Ty nie jesteś Dal. A miałem nim być? Skąd wziąłeś te buty? Właśnie. Ej, on się nie potrzebował. Odwal się. O co chodzi? Zabiłeś go? Gdzie on jest? Ej, on się przemienił. Zabiłem potwora, nie człowieka. Szlak, gdzie? Strzeliłem mu prosto w łeb. Nie, idioto. Gdzie jest ciało? A niedaleko.
Posłuchaj, mogę ci zapłacić za te buty, jeśli to dla ciebie takie ważne. Żaden kłopot. Nieważne. Okej, okay, kolejna rzecz ogarnięta. Chłopaki, znalazłem Dala. Fatin, Tolga, jesteście tam? Gdzie oni poleźli do cholery? Pomocy! Jesteśmy otoczeni! Krzycz głośniej, Fatin! Może wtedy się zorientują, gdzie? W pociągu! Na moście! Boże! Aaaa! Zostaw nas! Powiedz im, że mamy przenośne miotacze fotonów! Miotacze fotonów? Tolga, to tylko latarki! Tak jakby wiedzieli, co to są fotony! Gnoje! Tolga, osłaniaj mnie! Niby czym? Kijem? Odsuń się od tych drzwi! Okej, okay, dobra, wykorzystamy. Mamy niewykorzystane punkty umiejętności, aż 3. Na poziomie kierowcy, co my tu mamy? Wzmocnienia klatka. Łodzie godności będzie mniejsze uszkodzenia. Mechaniku możliwe wytwarzać części drugiego poziomu. Wytwarzanie min, możliwe zamontowanie lepszego wyrzut auto. Ale... to będzie najlepszym rozwiązaniem w tym momencie. Siła. Co my tu mamy? Tornado. Mocny rzut może, tak? To będzie interesujące. Zwinność. Co ja mogę? Na 3 sekundy. Kopnięcie ze skoku zwiększa obrażenie. Brutalny judo. Atak przez ramię. Okej. Okej. Dobra. I teraz tak. Co my mamy do zrobienia? Ja bym sobie coś powytwarzał. Dlatego, że trochę tych rzeczy pozbierałem. Na pewno apteczki, słuchajcie. To jest podstawa produkcji. Jednak ja bym jeszcze tych parę wytrychów sobie zrobił. Dobra. Mołotowy też, bo się przydają. Jak jesteśmy już bezpieczni w strefie, to też trochę pohandlujmy. Dobra. I ja bym poszedł pohandlować. Bo to jednak, słuchajcie. A ty, dziziaku. A więc to było w środku. Misio. Miłej zabawy, mały. Dzięki, panie Crane. Teraz mamusia wróci, żeby się ze mną pobawić. No miejmy nadzieję, że mamusia wróci. Że mamusia wróci w miarę w jednym kawałku. Szukasz czegoś? Tak, ziomek, szukam czegoś. Kosztowności. Teraz tak, co ja mógłbym sprzedać? To mogę sprzedać na pewno. To machawki. To. To bardzo chętnie sprzedam. To sprzedam. Co ja mogę od niego kupić? Co ma ciekawego? Kosę gospodarską, wędkowy hopesz. Łuk, mech. Okej, słuchajcie. Przywołajmy nasz petardowy pojazd. Którą mamy godzinę? 18. A daleko mamy do miasta? Fish, wyścigi. Ciało wulkana, ambona, myślisk. Co ja tu jeszcze mam? O, zróbmy misję główną. Jak jesteśmy tutaj. Trochę... puszyjmy tą wieżę. To była bardzo tajemnicza wiadomość. Nie chciałem podawać szczegółów przez radio. Jeden z mężczyzn z miasta właśnie zmarł przez zatrutą wodę. Bardzo mi przykro. Tak, nam też. To był żołnierz, który prosił, żebyśmy rozdali wszystkie jego rzeczy. Została nam jeszcze ta karta kodowa. Nie wiem, do czego może służyć. To wojskowa karta. Może otworzyć dowolny wojskowy zamek elektroniczny, jeśli ma odpowiedni poziom dostępu. No cóż, to ją weź. Może ci się przyda. Poza tym my nawet nie wiedzielibyśmy, czego mamy szukać. Dzięki, Jazir. Dobra, okej, okay, pomagaj dalej dzieciom słońca. Okej. Okay. Okej. Biegnij w sprinterze, to nie to. Wojskowa karta kodowa. Wojskowa karta kodowa umożliwia otwieranie wojskowych skrzyń z opatrzeniem. Skrzyni te znajdzie w różnych miejscach w okolicy, zawierają specjalne plany, które mogą być niezbędne do przetrwania w tych niekościnnych.
Super. Ej, chwilę, co tu jest jeszcze? Wszyscy widzieliśmy, że matka przyjęła cię w szeregi posłusznych, więc my też przyjmujemy cię do naszej społeczności. Jesteś teraz mile widziany wśród dzieci słońca. Dzięki, Jazir. Okej. Co my tu jeszcze mamy interesującego? W sumie to chyba nic. Czy ja tu coś mam jeszcze do zrobienia? Ciało wulkana. Gniazdo przemienić fonii na razie, to ja podziękuję. Odczyść ten obszar. Panie, ile tu jest rzeczy do roboty? Poszukaj skarbu. Tak, skarbu? Sabita, przepraszam. Most kolejowy, gniazdo przemieńców, dom Adama. Tyle tu jest rzeczy, panie, do roboty. Ja to i tak, słuchajcie, prześpię się do rana, bo teraz to i tak już dużo nie osiągnę, bo w nocy to ja nie mam zamiaru biegać, bo to jest bez sensu. Bo po co? Ja nie lubię. I don't really like it. Tak to sobie rano ruszymy od razu. Do robot. Dobra, zadanie. Oczyść teren, most kolejowy powinien się... Zapewni ukojenie duszyczką miasteczką. To te pewnie te takie małe... Małe te zombiaki te dziecięce, no dobra. Dobra. Gdzie to jest? Aha, dobra, do miasta. Dobra, wiem gdzie. To jest najważniejsze, że wiem gdzie jechać. Czy... Mniej więcej wiem gdzie jechać, nie? Wiadomo. Ale spokojnie sobie jedźmy tutaj. Słuchajcie, i co? No i opędzujemy tą sprawę i będziemy kończyć odcinek, tak? Boże, jakie tu są szalone rzeczy. Jezu! Halo, panie! Kwas pierdolony. Nie wierzę. No oczywiście, musiałem przydupić. Bo jedyną rzeczą na świecie, którą jest, to jest to, że to muszę przydupić w to. No Chryste. Jezu, jak ja lamię w tą grę, nie ogarniam tego w ogóle, co tu się dzieje. Skaczę gdzieś, jadę. Panie, to jest... Nie wierzę. Uciekaj, Pain. Boże. Se Techland wymyślił? Cholera. Pieprzone łaziki w dupę jego mać. Okej, nie wygląda to za fajnie. Że pan powiem, nie wygląda to za dobrze. Zapędzujmy to i owo w mieście. Znaczy wiadomo, miasto to miasto, nie? Ciekawe. Średnio otwieranie zamków. Panie, takie coś też ciągam nosem. Katana, proszę bardzo. Cały czas przypomina, że są zombiaki. Aha, dobra, już gdzieś jest. Już gdzieś on jest. Tylko gdzie? Spierdale. Gdzieś blisko jesteś. Ciekawi mnie to w sumie. Dobra. Coś się dzieje z tą grą dzisiaj.
bogini. No. Gdzie on jest? Gdzie ten dzieciak jest? Kuźwa, gdzie on jest? Tutaj? Tutaj nie. Ale gdzieś... Już za blisko jestem. Dobra. Pieprzaj. Dobra, czyli on jest tam. Dobra. Ła, ła, ła. Stydli hurts. For me. No, no, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa mać. Pieprzone zombiaki. Zombie to viral przylezie i cię będzie napieprzał teraz. Ja jebie. To wszystko jest uparte. Pieprzaj, dziadu. Pieprzać mi powiedziałem. Łączy sobie synie. Coś się dzieje. Coś się dzieje, ała. Nie wierzę. Czy nie mogę mieć 35 sekund spokoju w tej grze? Naprawdę. Nie mogę. Nie wierzę. Jeszcze gra mi dropi. Sam nie wiem w sumie dlaczego. Pieprzaj. Gdzieś blisko jestem ewidentnie. Może jestem pod nim. W sumie. No nie, ty. Gdzie to jest, kurwa? To musi być tu, to musi być tu. Kurwa mać! Czy oni są naprawdę tacy uparci? To są zombiaki? Naprawdę? Ja w to nie wierzę po prostu. No. Czyli opcją kurwa jest po prostu nie, kamuflaż. No nie wierzę, co mnie znowu bije. Pieprz te wszystkie duszyczki. Duszyczki kurwa zombiaki. Giń. Wiralu. Giń. Kurwa pół godziny będę ich szukał. No. Oczywiście nic mi kurwa nie pozwoli tu zrobić z tym porządku. Nie wierzę. Kurwa mać! Gin!
No. V. Ja poproszę V. Powinny mi olać. Dziękuję. W końcu. No. Nie wierzę. Niech to się otworzy w końcu. No, no. Fuck my life. No, 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 no. W końcu. Dobra. Ła, ła, ła. No, szybko, 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 lecz się. Lecz się, Crane'u. Jezu, to dziecko zombie jest przerażające. Cicho, mały. Śpi. Śpi już. Idź sobie spać. Nie wjeżdżę. Giń. Brudka jesteś jak noc listopadowa. Serio. Ty też. Zginiesz w końcu, czy nie? No gin, 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 gin. Ła, ła. Boże, następny tu czeka na pierdol. Nie wierzę w to po prostu. Ja w to nie wierzę, to jest jakaś bezsensowna misja. Naprawdę. Bez sensu. Czy ona jest creepy? Ona jest creepy jak skurwysyn. Bardziej creepy, bardziej cringe'owej misji, która tak bardzo by mnie wkurzyła w tej grze, nie widziałem już, nie? Serio. Serio, ludziska. Dobra, kończmy ten odcinek, bo się zas... Dobra, moje drodzy, tym odcinkiem i tym akcentem kończymy ten odcinek. Jeśli wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Podnieście na fanpage na grupie. Trzymajcie się, na razie, cześć.